Przed nami wigilijny wieczór. Dzisiaj zasiądziemy w naszych domach, w gronie najbliższych do stołu, aby wspólnie cieszyć się swoją obecnością i rodzinnym ciepłem. Wigilia to taki bardzo wyjątkowy i szczególny dzień w naszej polskiej tradycji. Wyjątkowy, bo wnosi tak wiele ciepła, miłości i radości w nasze domy, w nasze rodziny. I chcę życzyć każdemu, aby ten czas był czasem odrobiny refleksji nad tym, co kiedyś przed laty wydarzyło się w Betlejem. Prorok Izajasz kiedyś zwiastował: sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Nowotestamentowym zwiastunem poselstwa o przyjściu Zbawiciela na świat jest anioł Gabriel, który przychodzi do Marii i oznajmia jej, że wkrótce porodzi Syna Bożego i nazwie go imieniem Jezus. Ten szczególny czas, te szczególne święta, które przeżywamy w tych najbliższych dniach, na nowo przypominają nam o narodzeniu Bożego Syna, o narodzeniu Jezusa Chrystusa, o Jego przyjściu na ten świat dla naszego zbawienia. Jezus narodził się w Betlejem, ale ważne jest, kochani, aby ten Jezus zrodzony przed wiekami w Betlejem był także Zbawicielem zrodzonym w naszych sercach. I tego każdemu z was, drodzy, życzę, aby Jezus was w codzienności życia prowadził, wspierał, posilał i abyście również wy byli blisko Niego, nie tylko w tym bożonarodzeniowym czasie, ale właściwie w każdym dniu swojego życia. W imieniu społeczności parafii ewangelicko-augsburskiej Brenna Górki chcę wam życzyć pięknego świątecznego czasu, pełnego miłości, radości, rodzinnego ciepła. Te życzenia przekazuję dla wszystkich mieszkańców naszego regionu, dla wszystkich mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego dla was.